wtedy się dowiedziałem, że mam być człowiekiem sumienia, że mam się kierować sumieniem, które ma być oparte na prawie Bożym, przekazaniu Bożym. I nie używam to, co mam powiedzieć, że gdzieś tam wtedy to ciało zakierowało mojego powołania, że zacząłem się zastanawiać i myśleć, czy nie być po prostu na tej drodze życia osoby duchowej, księdza i kapłana.
Ja wtedy się dowiedziałem, że mam być człowiekiem sumienia.